I tak po pierwsze, to jest rozeznanie. Rozeznanie. Jak rozeznajemy? Po pierwsze, po działaniach człowieka, po stylu życia, zachowaniu. Najpierw po tym. Jakie są działania? Po drugie, po tym, co człowiek mówi. Źle usługujemy drugiemu człowiekowi. Jak sobie sam usługujesz, to ty wiesz, co mówisz. Rozumiesz? Chcesz posłuchać, co mówisz, to się nagraj. Posłuchaj, co ty mówisz. Możesz być przerażony tym, co ty mówisz. A lepiej w domu. Jak ty mówisz? Jakim tonem mówisz? Po trzecie, i dopiero na trzecim miejscu, to jest dar rozróżniania duchów. I dar słowa wiedzy. Czyli widzimy, obdarowanie jest dopiero tu na trzecim miejscu. Wielu ludzi od razu mówi, że ja muszę mieć rozpoznanie na podstawie obdarowania. Nie. Po działaniach po pierwsze, a po słowach po drugie. To są Jezusa nauki. Tak? Jaki owoc drzewo wydaje? To Chrystusowy nauk. Pierwsze. Zanim jest mowa o obdarowaniach, to jest mowa, jaki owoc wydaje człowiek. Po drugie, z obfitości serca mówią usta. Tak? Zamiast się spinać na tym, czy będzie działał dar rozróżnienia duchów i słowo wiedzy, tak? To delikwentowi podwójne espresso. Na tych spotkaniach uwolnieniowych kawa powinna być mocna, silna, niech się napiją i niech mówią. Bo z obfitości serca mówią tak. Rozumiesz, jeżeli jeszcze jesteś człowiekiem, który się zaczyna coraz lepiej w tym poruszać, to wiesz, jak to stymulować, nie? Wiecie, jak ludzie, jakie są reakcje? Ja prowokuję różne reakcje. Ostatnio rozmawiam sobie z człowiekiem, takim lobby hotelowym, tam miałem spotkanie z nim. Duże rzeczy, lobby tam tacy, jeszcze mieli tacy, jakaś firma miała jakieś spotkanie, jakiś raut. Rozmawiam z człowiekiem, rozmawiam i widzę, że człowiek mi się blokuje. I taki zeszyt miałem, swój kalendarz taki. I rzuciłem tym kalendarzem przez te lody całe. On spadł, biznesmeni zobaczyli. Ty, tam było ze 30 osób zbarwieni, wszyscy stoją. Cisza zapadła. Ja do tej osoby mówię, co tam czujesz teraz? Co się stało z tobą? Czemu się wybiłaś z tej mentalności, którą ja przed nią mówię? Czy możesz teraz ze mną normalnie rozmawiać? Kiedy usługujesz, prowokujesz. Rozumiesz? Kiedy w ogóle usługujesz uwalnianiu od demonów, też prowokujesz. Prowokujesz człowieka, prowokujesz demony, prowokujesz do rozmowy, różne rzeczy. A więc najpierw po działaniach, potem po tym, co człowiek mówi, a następnie dar rozróżnienia duchów i dar słowa wiedzy. Pamiętajmy, że dary działają w duchu. Dokładnie co to znaczy? Znaczy wtedy, kiedy to nie jest tak, że ty wygenerujesz działanie daru. Nie wygenerujesz go. Ja jestem otwarty na działanie daru. I on działa. Albo nie działa. Rozumiesz? Ale to, że on, czy on działa, czy on nie działa, to nie zmienia postaci rzeczy, że ja dalej funkcjonuję w sprawie uwolnienia. Tak? Dar, jeśli ma mi być pomocny, to zafunkcjonuje. Jestem w tym absolutnie wolny. W wielu przypadkach dar w ogóle nie musi funkcjonować, bo ja widzę po zachowaniach i po słowach, z czym mamy do czynienia. Następną rzeczą jest tak zwane zapytanie o imię i to jest też bardzo różne, bo pamiętajmy, że wszystko robimy pod inspiracją Ducha Świętego. Słuchamy Ducha Świętego. To jest strateg. Największy strateg w nas, Duch Święty.
To jest strateg. Nie można ja mam tylko takie zajawki rzucę, bo to nie opanujemy, nie opracujemy techniki. Nie wolno tego robić. Jak będą gdzieś wam technikę chcieli wsadzić, uwalniania od demonów, to jest wiedzenie. No, nie ma techniki, bo tyle ile ludzi, tyle dusz. Ile dusz i ciał, tyle różnych form działania demonów. Tak? One się różnie łączą, różnie współpracują, bardzo różnie działają. Pytanie o imię, czyli ty możesz zadać mu takie pytanie pod wpływem inspiracji. Wtedy, kiedy dostajesz odpowiedź, działasz na tej podstawie. Następnie po analizie życia człowieka, któremu pomagasz. Analiza życia. Często trzeba troszkę z człowiekiem poprzebywać, nie? Żeby mu dobrze usłużyć. Pewne duchy wyjdą pod wpływem natychmiastowego działania, namaszczenia, a inne nie. One są odporne. Tak jak jest ze szczurami. Bo tak jest taki dokument, szczurołap. Znacie ten dokument, stary dokument. W jaki sposób funkcjonowało plemię szczurów? Pierwsza była rozsypana trucizna. Co się stało? Była określona grupa szczurów, która miała próbować jedzenie. To jest tak zorganizowane plemię. One żarły i umierały, a inne czekały, inne nie żarły. Żarły te, które były wysłane do tego, żeby żreć, żeby się dowiedzieć, czy jest trucizna. Gdy te pierwsze popadały od tej trucizny, reszta nie ruszyła żarcia. Szczurołap więc wymyślił inną rzecz. Tak? Zrobił gips ze szkłem mielonym. Tak? Ruszyła druga grupa. Szczury się wykańczały po tygodniu. Kolejne czekały i patrzyły, czy się to wykończą. Nie żarły. To jest szok. A króla łapał na wędkę. Taki był twardy. Człowieku, zrywał się z każdej pułapki. Mocarz. Rozumiesz? Trzeba było strategii na niego. A więc po analizie życia człowieka. Czasami też po zapachu. I za pomocą różnych zmysłów. Duch Święty takie sfery może ci otwierać. Ja na przykład zauważyłem, że duchy homoseksualne potrafią zostawiać swąd. Jak działamy dalej? Po pierwsze, pamiętajcie, nakaz. Usługując w uwolnieniu, funkcjonujemy jako ci, którzy posiadają zupełną władzę, zarówno w swoim życiu, jak i nakaz. Tu nie ma, musisz być tym absolutnie czytelny. Posłuchaj, diabeł musi ciebie czytać jak Jezusa. Ja czasami do kogoś mówię, nakaż. Mówię, proszę cię, co robisz? No co robisz? Mówię, uwolnij Ducha Świętego. Zrób coś. A nieraz, no ale mówi, to nie trzeba być wcale takim. Ja mówię, dobrze, idź stąd, idź. Idź ty i twoje demony, daj mi spokój, mówię. Człowieku, albo ty zaczniesz prezentować władzę, tak? Albo diabeł nie będzie się liczył z tobą. A teologie różne, tak? To sobie po prostu możesz taką zabawę mieć w teologię. Chcesz? Baw się. Nie chcesz? To zacznie działać jak należy. A więc nakaz. Co to znaczy nakaz? To znaczy, że my prezentujemy władzę Chrystusa. I co? Mówimy. Przede wszystkim do demonów mówimy. One wychodzą na słowo. Również zdarza się, że kładziemy ręce. Nie zawsze kładziemy ręce. Ale wielokrotnie muszą zderzyć się z dotykową siłą namaszczenia. Następnie, co jest bardzo ważne, nie zamykaj oczu, jak komuś usługujesz. I nie pozwalaj ludziom zamykać oczu. Zamykają oczy, otwórz, mówię oczy. Patrz mi w oczy. W oczy nie patrz. No to też niby ludzie zamykali. Otwórz te oczy. Nieraz ludzie trzymają oczy. Miałem przypadek, że chwyciłem demona oczami. Byłem w jednym miejscu i przyszedł tam brat z siostrą, rodzeństwo. Kiedy
usługiwałem jej w uwolnieniu, on był w drugiej części sali. Przez niego zaczęły się manifestować demony, ale także się wywalił do góry kołami, rozwalił krzesło i zaczął strącać nogami, takie mieli tam, tak sobie urządzili ten kościół, takie mieli widoczki na ścianie. Te widoczki tam trącą. To były duchy pokoleniowe, które były w ich życiu. Działały przez... Kiedy ja mówiłem do duchów w niej, one się manifestowały w nim. Szok. Nie? 60 chyba dwie czy ileś sztuk z niego wyszło. Duch Święty kazał mi powiedzieć o liczbie. Nie? I wychodziły w takie liczby. Ale wtedy pamiętam, kiedy ona leżała, strasznie zaciskała oczy. I Duch Święty mówi, otwórz jej oczy. Otworzyłem jej oczy i w tym momencie nastąpiło uwolnienie, kiedy byliśmy twarzami blisko siebie i wiedziałem, że chwyciłem demona wzrokiem. Ja nie wiem o co, żebyście mnie też to zrozumieli. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ja nie umiem tych rzeczy tłumaczyć. Wiem, że to działa. Nie zawsze też. Bo to też nie jest technika, żebyście mnie zrozumieli. Ale jest jakieś zagadnienie, jakieś zjawisko. Prawda? Dlatego nie, a po drugie nie zamykajcie oczu, bo to nie wiadomo, co się wydarzy. Ty masz zamknięte oczy, rozumiesz, to ty nie wiesz, co tam się w ogóle wydarzy za chwilę. Tak? Ja różne rzeczy oglądam i widzę różne sprawy, tak, w człowieku, to jest wiesz. Możesz dostać, jak w Częstochowie był taki człowiek, wyszedł do uwolnienia i Duch Święty mi podał imię demona. Jak ja nazwałem tego demona po imieniu, jak on mi wyłożył z głowy, rozumiecie, od razu dostałem z bani, tak? Rzucili się wszyscy na niego, ja zaraz o tym też chwilkę powiem, rzucili, zaczęli krzyczeć, ja mówię, uspokójcie się, nie krzyczcie, diabeł bardzo chce, żeby zamęt był. Ja zaraz powiem, to jest, nie wolno tego robić, pamiętacie, jeszcze jak są duchy zamętu, to w ogóle mamy fuzję demoniczną, w ogóle tam się nic nie zdarzy, tam będzie jedna wielka charyzmatyczna impreza, to nic nie wyjdzie z tego, nic. Dostałem w nos, ja mówię, puśćcie go, tak? Ja mówię, spokojnie, ja nie pierwszy raz w nos dostałem, mówię. Złapałem go po prostu, rozumiesz, i go przytuliłem, zacząłem w ogóle mówić mu do ucha, tak, szarpał się, tak? Nie chcieli mnie słuchać. Rzucili się znów na niego. Upadł pod ciężarem tych wierzących ludzi. Moja żona tam stała z boku, wgryzie się w łydki, Agacie. Gryzie ją w łydkę, tego żartnie człowieku, bo rozumiesz, no takiej się wgryzie ją, w ogóle leci, nie? Mówię, ludzie, zostawcie go. Ja sobie z nim poradzę. Został uwolniony, czy normalnie funkcjonuje, tak? Bo to, a też to było ciekawe, bo facet siedział w hazardzie. I Duch Święty mi kazał nazwać zwierzchność, która jest nad Vegas i która odpowiada za całe działanie hazardu na ziemi. On się nazywa Książę Szansy. Jak kazałem księciu Szansy, żeby w ogóle zostawił, to on mi od razu złupa wyłożył. To w ogóle, to działa przeciwnie. Czasami w ogóle nakażesz zwierzchności, poniżysz zwierzchność. Jakby, to też nie zawsze, tak? Ale pod wpływem inspiracji. Jeżeli nazwiesz zwierzchność i przemówisz do zwierzchności, tak jakbyś przemówił do prezesa. Mimo, że to jest na drugim końcu świata. Rozumiesz? I tak to działa, że to coś, bo to w nim przecież nie siedział żaden Książę Szansy. To jakiś demon pospolity, to nie była zwierzchność, co w nim siedziało. Tak? Bo to absolutnie. Po prostu gość był pod wpływem ducha hazardu, który był podległy księciu Szansy, nawiązującemu się na Vegas. Bo jemu są wszystkie podległe, związane z hazardem. Od tych najmniejszych po te duże. Tak? Więc mówię, to było tak, czyli my nie zamykamy oczu, patrzymy w oczy. Co nakazujemy? Nakazujemy im milczeć też. Pamiętajcie. Niekiedy każesz mu powiedzieć imię, ale w innych środkach każesz mu milczeć. Bo jak na przykład właśnie są te duchy zamętu, to one ci będą człowieku taki robić rwetes, taki człowiek, że się w głowie nie mieści. Będziesz mu kazać imię, mówi, milcz! Nie odzywaj się, nie wolno ci mówić tego. Rozumiesz? Taki przychodził do nas człowiek, teraz już jest z nim coraz lepiej, naprawdę teraz jest coraz lepiej. Przychodził i on
Strasznie, strasznie. Jak z niego demony wychodził. I wyszedł też on taki duży. I tak ryczy, ryczy. Ja mówię, mi. Jak mu przystrzelę, to gdzie mnie zabił? Ja mówię, mir. Rozumiecie? To jest zamek. Już nigdy nie ryczał nawet. Bo to straszne. Bo to jest nic silnego, tylko to cię straszne. Jak pies, co nie ma zębów, rozumiesz? Ale chcę ci pokazać, jaki on jest silny i wielki. On jest zerem. Zerem. I pamiętaj, to co pokazujesz ciału, to odbiera duch. Kiedyś Smitha Wigglesworta zapytał, dlaczego ty pijesz ludzi? Wigglesworth notorycznie pomyślał. Mężczyzna jest biedny człowiek. No notorycznie, trzeba kobieta się tu z puchyną wodną, taki brzuch, rak wodny taki, proszę ciebie, trzy razy mu udawała na scenie. Nie wolno sama wyjść, wyprowadzano ją, rozumiesz? On mówi, puśćcie ją. Ona się chciała, jak jej przyrżnią od spodu, proszę ciebie, padła. Podnieście ją, przecież po drugim strzale, jak jej dał, tak? To z pierwszego rzędu to się podniosło lalą. Mówi, ty bestio, mówi tam jeden w ogóle. A ten mówi, milcz, mówi do niego. Znasz swój fach? Ja znam swój. Wiem, co robię. Wiecie, co to groziło? Że no umrze tam. To groziło, że jej pęknie w ogóle ten, w ogóle kłus w środku. A po trzecim razie znikło. Taki był zbyt. Barek. Podobnie było, jak się rozpoczęło przebudzenie z Todem Bentleynem na Florydzie. Tak? Zęby ludziom wypadały, ale raki znikały. Ktoś powie, dlaczego? Ale my nie wiem, jeszcze raz. Wybił facetowi ząb, ale mu zniknął czerniak. Ja nie rozumiem różnych rzeczy, tylko jeszcze raz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie wolno nam intelektualizować, bo my się pomylimy. My logicznie pewnych zjawisk nadprzyrodzonych nie wytłumaczymy. I nie będziemy też mogli zrobić takiej dokładnej kreski między tym, co jest duchowe, a co jest cielesne. Wiesz, ty możesz sobie podyskutować, jak ty stoisz na zewnątrz. To ty możesz sobie tutaj być, rozumiesz, wiesz, sędzią zjawiska, ale ty jesteś w ogniu, jak ty w ogniu jesteś, tak? Działasz w ogóle w służbie, tak? No wiesz, tam gdzie dwa robią, tam wióry lecą, no sorry. Wigglesworth zawsze mówi tak, ja walę w demony, ciało dostaje przy okazji. To było jego wypowiedź w ogóle. Rozumiesz to w ogóle? Ważną rzeczą jest to, że czasami potrzebne jest kilka spotkań. Kilka, a nie uwalnia nikogo dwa lata na stóp. Rozumiecie? Kilka sesji. To wiecie, co to w ogóle by było, gdyby trzeba było ludzi w kościele uwalniać po parę lat? To jak się to robi? Przecież my byśmy człowieku, to ty byś niczego więcej nie robił, tylko uwalniał człowieku cały czas ludzi w kościele. A gdzie głosić Chrystusa innym? Następnie, ważna informacja, one wychodzą zazwyczaj z oddechem. Najczęściej, bo to duchy, wychodzą z oddechem. Mówimy do ludzi, żeby się nie modlili wtedy. Charyzmatycy przychodzą innymi językami. Się koniecznie teraz chcę modlić innymi językami. Nie modl się w ogóle. Usiądź, otwórz buzię, zrelaksuj się. Rozumiesz? Wyluzuj po prostu. Rozumiesz? Pozwól, żebym ja robił swoje, ja naprawdę wiem, co robię. Kiedy pomagamy dzieciom, staramy się, żeby one były na kolanach rodziców. Jeszcze są małe dzieci. Niech się czują bezpiecznie. W ogóle twoim przyjacielem jest poczucie bezpieczeństwa człowieka. Nie od razu wobec każdego należy wyjechać na ostro, tak? Bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z połączeniem. Teraz mamy ducha i człowieka. Tak? A najczęściej o rozregulowanej psychice jeszcze ten człowiek jest. Jak on długie lata funkcjonuje w jakiejś opresji demonicznej, to on w ogóle wie. Jak jeszcze wychodzą? Przez oczy, dlatego oczy niech będą otwarte. No i przez ręce bardzo często wychodzą.
Kiedyś taką jedną kobietę uwalniałem, doszedł jej do rąk. Nawet ja w lecie jest, jak siedzę na niej, w ogóle ręce i trzymam kolanami, w ogóle ona jedną rękę ma tak, a drugą tak. Fajna matka, taka normalna. Człowieku, wyszły, najpierw wyszedł ten jeden, ta ręka się wyprostowała, potem wyszedł ten drugi, też się wyprostowała. Przez dłoń jej wyszły. Także. A więc niech się nie mozgą, kiedy wyrzucasz. Ty jak się sam uwalniasz, tak, to też nakazujesz, żeby wyszły, otwierasz sobie buzię i już nie krzyczysz więcej. Bo nie możesz krzyczeć, masz jedno gardło. Albo będziesz wydawał swoje dźwięki, albo duch tamtędy wyjdzie. Rozumiesz? Po prostu. Także spokojnie, na luzie. Niech sobie wychodzą, one muszą wyjść. W ogóle musisz zawsze, twoją podstawową wiarą musi być to, że większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Chrystus jest wielu, demon musi wyjść. No muszą wyjść demony. Na twój rozkaz. Czy to robisz sobie, czy jak sobie, to w ogóle jesteś w 100% masz sukces. Bo ty się sam uwolnisz. Rozumiesz? Ja mówię tutaj cię, 99% demonów to się sam uwolniłem. A reszta wyszła pod wpływem namaszczenia, które było gdzieś na zewnątrz. Nigdy nie korzystałem z uwolnienia u drugiego człowieka, bo też nie posiadałem takiej potrzeby. A też może nie miałem do kogo pójść. O, i to było chyba takie najbardziej prawdziwe, że nie miałem do kogo pójść. Bo w środowisku, w którym się obracałem, twierdzono, że chrześcijanin nie może mieć demona. Bo ja byłem rasowy zielonoświątkowiec, więc absolutnie nie. Trudno. No i nie miałem. A więc nie ma modlitwy w tym czasie, nie ma zamkniętych oczu, usta są rozchylone, nie wolno blokować kaszlnięć i wymiotów. Po prostu. Niech to se leci. Po prostu. Nie? Niech idzie. Kiedyś mieliśmy przypadek tam w Warszawie, raz w życiu takie coś widzieliśmy, że nam dziewczyna zżygała organizm. Widzieliśmy zmaterializowanego demona, wielkości embrionu. Wyglądało to jak, nie wiem, płód. Maleńki taki, krwawy. Do tej pory dziewczyna w kościele u nas jest, nie? Pewnie inne życie prowadzi. Natychmiast ludzie to wzięli, wynieśli, wyrzucili. A mieliśmy też drugi przypadek, że facet uwolniony od alkoholizmu złapał butelkę z wodą i wdmuchnął demona do środka. Człowieku, ja mówię, szok, no w ogóle, bo został uwolniony od alkoholizmu. No. Takie coś się zdarzyło, też raz. Nie? Trudno, nie wiem dlaczego tak. Nie? Następna rzecz, niech najpierw ludzie pokutują. W ogóle nie bójcie się rozmawiać o tym, czy masz jakieś niewyznane grzechy. Nie krzyczmy od razu na demony w ogóle, bo jak człowiek siedzi w jakichś formułach grzechu, rozumiesz, tam się nic nie wydarzy, one się trzymają człowieku, rozumiesz, pazurami człowieku za grzeszne przekonania. Pytajmy o przebaczenie. Czy przebaczyłeś wszystko? Patrzmy też wtedy właśnie, czy nie zafunkcjonuje w nas słowo wiedzy. Bo możesz w ogóle omawiać, przebaczyłeś, a ty wiesz, poczekaj, coś mi się wydaje, że chyba tam niekoniecznie. I wtedy możesz, wiecie, bo w takiej sytuacji, to tak się dalej pojawia. Pamiętajcie, że zawsze jest jeden główny, zawsze jest mocny. Jeden. I tutaj z tym jest też bardzo różnie. Bo czasami bardzo ważną rzeczą jest inspiracja Ducha Świętego, jak on cię prowadzi. Czasami Duch Święty cię bezpośrednio prowadzi do mocarza i ty zaczynasz wiedzieć, z czym masz do czynienia. A czasami w ogóle będziesz musiał pokonać strażników, którzy są wokół. Ja tu dzisiaj mówiłem, jak rozmawialiśmy sobie, że każdy uzurpator miał
sobą wtórną. I to jest tak, że mocarz ma często wokół siebie tak zwanych strażników. I na przykład powiedzmy, mocarzem jest odrzucenie, bardzo często tak jest, ale odrzucenie zazwyczaj u człowieka jest nieodczuwalne, nie odczuwa tego. Ale co odczuwa? Opresje seksualne. Opresje seksualne towarzyszą mu najsilniej. Na przykład człowiek myśli, że jego głównym problemem są opresje seksualne. I skupia się na tym, żeby wyrzucać duchy seksualne. Tylko to są strażnicy. Wiecie, po czym poznaje się to, że coś jest strażnikiem, a nie jest mocarzem? Że gromisz to długa, to coś nie wychodzi. Bo strażnik jest podłączony pod mocarza. Rozumiesz? I zadaniem strażnika jest stanięcie w takim miejscu, żebyś ty myślał, że to jest mocarz. I ty go wtedy gromisz, rozwalasz, związujesz, on wiesz, odejdzie, przyjdzie. I to masz w ogóle pół życia. Wiesz, co to w ogóle jest? No, trzeba zadać pytanie, Boże, o co kama? Co to jest? Może to nie o to chodzi, ale wiesz, pierwsza twoja racja to jest najsilniejsze we mnie. Ja wiem, mówię, że jest najsilniejsze. No to co z tego, że to, co jest najsilniejsze w swojej ekspansji, niekoniecznie jest mocarzem. Jak wiecie, capo titul di capi, czyli główni, tak, w mafii sycylijskiej, to byli niepozorni, tak? I nieekspansywni ludzie. To często był miły dziadek, który chodził z wnuczkiem za rękę. Ale co wiesz? To nikt nie podejrzewał, że to jest on. Mówiło się tak, bandyci to inni, to ci. Trzeba szukać Bożego prowadzenia. Pamiętajcie, zawsze szukamy Bożego prowadzenia. I wierzymy w strategię. Dlatego ja wcześniej nauczyłem na temat wiary, dopiero dzisiaj mówię o takich rzeczach. Czyli ty musisz wierzyć w strategię. Ty musisz wierzyć, że jak to mówisz, Duchu Święty, ja jestem gotów, abyś mi pokazywał rzeczy i to, co będziesz miał pokazywane, to jest Bóg. Ty musisz wierzyć w to. Musisz też wierzyć, że nie ma czegoś takiego, że diabeł zatrzyma twoją modlitwę. Że ty nie będziesz wiedział. Bo byśmy byli w potwornej pułapce. Gdyby demony były w stanie przykryć nasz umysł tak, żebyśmy w ogóle nie byli w stanie się dostać do Ducha Świętego. To niemożliwe jest. Większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Jak ja przychodzę do Boga i mówię, Panie Boże, ja potrzebuję strategii, to ja mam strategię, ja dostaję strategię do swojego życia. Ja się pozbyłem demonów ze swojego życia. Ja je wywalałem. Uczyłem się też, czym to zrobił szybciej z tą wiedzą, którą posiadam, tak? W tamtym czasie praktykowałem, nie wiedziałem, jak w ogóle temat ogarnąć. Ale wziąłem strategię i na tej strategii pojechałem. I ty też tak musisz robić. Duch Święty, który jest w tobie, nigdy nie zawiedzie cię. Nigdy. I musisz wierzyć, że to, co będziesz odbierał, to będzie od Niego. Nie bój się, bo tam możesz takie rzeczy odebrać, że będziesz mówił, no, nic nie szkodzi, karteczka, kiszemy. Tak. Duch Święty kiedyś do mnie powiedział, masz demona homoseksualizmu. Ja mówię, Panie Boże, ale ja nie mam nic wspólnego z homoseksualizmem od lat. Wyznałem tego grzech, nie mam żadnych ciągów ani nic. Ale on tam jest. I on ci przeszkadza w relacji z żoną. A to nie ma problemu, Panie Boże. Do pokoju. Duchu homoseksualny, won! Przewiozło mnie w prawo, w lewo. Rozumiesz? Patrzcie całkiem inaczej. Żona inaczej wygląda jakoś mówi. Słowo kolorowe. Ja w ogóle, wiecie, ja to po prostu widziałem, bo ja patrzcie jakoś tak. W ogóle. Ja w wyniku uwolnień, których doświadczyłem w życiu, tak? To się zakochałem w mojej żonie. Wiecie, jestem w stanie tą rzecz jasno stwierdzić, umiem ją nazwać. Ja się zakochałem w Agacie. Po latach. W taki sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczałem. Ja byłem bardzo, ja szczególnie na pułapie emocji, ja byłem człowiekiem zdemonizowanym i poblokowanym. Bo ja nigdy nie doświadczałem pewnych zjawisk. Przez lata więzienia, przez to, co przechodziłem. Ja miałem takie w ogóle warownie poustawiane, że się w parę nie mieści.
bardzo jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, gdzie jesteśmy i w czym tutaj funkcjonujemy. A więc widzimy najczęściej właśnie odrzucenie, nieprzebaczenie, gniew, lęki różne, tak? Te rzeczy, to one będą najczęstsze. Religia, duchy seksualne, takie rzeczy. Teraz na wstawienniczej, w środę poprzednio, zaczęliśmy rozwalać duchy religijne w ogóle, zaczęliśmy mówić o rzeczywistości w Polsce przeciwko duchom religijnym. I zacząłem śpiewać taką piosenkę. Niechaj będzie przeklęty przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem w ogóle, co się dzieje z niektórymi ludźmi, mówię, o przepraszam, mówię, lecę dalej. To był szok. Kiedyś Agata, jak zaczęła mówić do duchów homoseksualnych, to facetów zaczęło z butów wyrywać w kościele. Nie dotykała ich ręką, w ogóle modliła się, w ogóle wyciągnęła tego Ilu chłopaków zostało pouwalnianych od duchów homoseksualnych, to się w pale nie mieści. Duch Święty nam powiedział, to duchy homoseksualne blokują testosteron w ich organizmach. Teraz nakazujcie, aby wychodziły i nakazujcie, żeby testosteron się podnosił. Wiecie, jak się zaczęło poruszać środowisko chłopaków u nas w kościele? Zaczęli wzrastać, decydować. Ja powiedziałem, pierwszym problemem, który powodują duchy homoseksualne, to jest brak decyzyjności u mężczyzn. Na przykład. Stoi. On nie wie, co potrzebuje. On nie wie. A on nie miał w życiu ciągłych homoseksualnych. Ja mówię, bo duchy homoseksualne nie działają jedynie w formule ciągłych. Kiedy są w fuzji z duchami seksualnymi, wtedy tak to działa. Są fuzje. To się łączy. Człowieku. Dlatego powstają zgrupowania. Tak? Dlatego na przykład posyłamy aniołów, aniołów wojny, które są odpowiedzialne za to, aby uderzać w zgrupowania demoniczne. I kiedy zgrupowanie demoniczne się rozpada, tak? To one przez pewien okres czasu są w ogóle samotne. Jak są samotne, to panikują. Szczególnie te najniższego rzędu. Bo są w szoku. Tak? Zaczynają się ujawniać na przykład na przestrzeni kilku dni w kościele. Tak to działa. Co jest ważne? Pouczyć człowieka. Człowiek musi być pouczony. Pamiętajcie, ludzie muszą wiedzieć. Nie może zaskakiwać ludzi. Nie wolno ci, bo mogą się dziwne rzeczy zdarzać. My byliśmy naprawdę dziwne rzeczy. Kiedyś z jednym kolegą uwalnialiśmy kobietę. Kobieta ważyła blisko stówkę. Kawał kobiety. Ja w ogóle się modlę. Ona nie wiedziała w ogóle o różnych rzeczach. Byliśmy do takiego pokoju. Sam bym sobie nie poradził. I w ogóle się modlę i w ogóle wyszedł się i mówi, to jest Belzebub. No to Belzebub to jest, mówi, drogie. Mówię, duchy Belzebuba wejdź. Słuchajcie, jak mi zaczęła ubliżać oksfordzką angielszczyzną. W ogóle nie znała języka angielskiego. Następnie została podniesiona do góry. 100-kilogramowa nam oczy z orbit wyszły, tak. Statkiem wtedy ją uwolniliśmy, rozumiesz? Podniosło ją do góry i ją rzuciło, tak, taki stolik stał kwadratowy, centralnie skronią na róg tego stolika. Tadek w ostatniej chwili odsunął stolik, bo by zginęła. Kiedy zaczęliśmy dalej mówić, złapaliśmy ją za rękę, trzymaliśmy ją na ziemi, zaczęliśmy ją rzucać, kazaliśmy bez głowy wyjść, światło przysiadało. Człowieku, tak powiem. Ja się nauczyłem, że będę pouczał ludzi. Żeby człowiek był gotowy. Rozumiesz? My się tego już nauczyłem. Mówię, usiądź spokojnie, odsuwamy różne sprzęty. Tak? Bo często my możemy narobić bałaganu, a nie osiągnąć określonego celu. Kiedy jesteśmy w grupie, pamiętajcie, jest jeden lider uwolnienia. Jeden. Nie ma, że wszyscy krzyczą do demona. Czy wy wiecie, że wystarczy, że dwie osoby mówią do demona i demon nie wyjdzie? A tendencja chrześcijan jest taka, powiedzcie, nie modlę się.
Znaczy na językach wszyscy się modlą tam do niego. Ja mówię, po co się na językach modlić, jak on nie rozumie języka? Po co to w ogóle ma do demona na językach? Przecież co jest napisane w Biblii? Czy jest tam napisane, żeby do demonów mówić językami w ogóle innymi? Tam jest napisane, że jeżeli ty się modlisz w innych językach, to ty w ogóle się modlisz do Boga, tak? Albo ty dzieła tajemne wygłaszasz. A nie, że ty w ogóle... Mów do demona po polsku, to jest polski demon w polskim człowieku, to po polsku rozumie bardzo dobrze. No normalny nasz demon polski. Tak? Jak mówisz do niego po polsku, tak, że Jezus jest Panem, że krew Jezusa obmyła człowieka, że on jest zwykłą świną, tak? To on to rozumie. A szelemelemelese to on nie rozumie. I on sobie chce siedzieć tam. Jest lider uwolnienia. Lider uwolnienia krzyczy w innych językach do polskiego demona, który nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, zaznaczam. Nie posiada też daru rozróżniania pośród siebie duchów i wykładu języków. Czy ten demon jest absolutnie odporny na ten język? Ja też jak byłem charyzmaniakiem, to myślałem, że to tak działa. Tak? Potem zacząłem, niestety nie. Jest pięciu prawdziwych i pięciu krzyczy. Tak? I był przypadek na jednej konferencji człowieku charyzmaniatycznym, właśnie takim w ogóle człowieku, co była zbiorowa histeria ogólnie, prawda? Bo to na cele życie tak jest, bo to się udziela ludziom. Czy ja wiem, jak to działa, ludzie. Ja to dzisiaj czas powiem, to w ogóle jest zbiorowa histeria, to się ucieka. Wiesz? I człowiek w ogóle, jeden klucze mu zginęło, upadł na ziemię, szukał kluczy, podeszli do niego, żeby go uwalnić. On mówi, że on kluczy szuka. A ten jeden mówi, duchu kluczy, wyjdź! Wielu Jezusa, człowieku. I patrz się, że klucze do domu zgubiłem. Wynieśli go, człowieku. Rozumiecie, jaka histeria? U nas jest taki historyczny klub, histeryczny klub, no, Polska dla Jezusa się nazywa. Taki historyczny klub w polskim kościele jest. W Kaliszu tam mają swoją główną siedzibę. Ludzie, żeby być... O co chodzi? Diabeł to jest bydle, tak? Ale to jest naprawdę inteligentna postać. To trzeba w ogóle odpowiednio mu przylać. Bo jak nieodpowiednio mu przylejesz, tak, to ci to rikoszetem odbija. Ty posiadasz siłę. Ty posiadasz moc. Ty masz mądrość. Ale ty musisz być precyzyjny. Paweł o tym mówi, nie uderzam jakby na oślep. Tak? To tyle, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Główna rzecz, prowadzenie Ducha Świętego. Bardzo was o to proszę. Te rzeczy, które mówię, to są dwa rodzaje rzeczy. Rzeczy obiektywne i subiektywne moje przeżycia. Moje subiektywne przeżycia i doświadczenia nie są dla was żadną formą wyjścia. One się wam mogą zdarzyć, ale nie muszą. Ja wam celowo je opisuję, ale nie mogą być dla was podstawą działań żadnych. Żadnych. Żadne moje subiektywne doświadczenie. One, te subiektywne doświadczenia, one mają wam pokazać, że jest pewien rozmach działania. Ale tylko obiektywne objawienie. Rozumiecie, o co chodzi? To, co ty widzisz od Boga i na czym ty zabazujesz, to z tego będą wychodziły twoje osobiste sukcesy zarówno do siebie samego, jak i wobec innych ludzi. Tak? Krzyż jest w centrum. Diabeł pod twoimi stopami. Duch Święty jest w tobie. On ciebie prowadzi. To On ciebie prowadzi. To Duch Święty ciebie prowadzi. I możesz naprawdę mieć różne rzeczy w swoim życiu i czasami będzie tak, że nikomu nie powiesz, co ty tam robisz, żeby kogoś uwolnić, ale uwolnisz. Bo jak komuś powiesz, rozumiecie, to powiedzą, że jest zwariowany. Powiedzą, o takich rzeczy nie ma w Piśmie Świętym, bo w Piśmie Świętym nie ma różnych rzeczy. Przepraszam. Różnych rzeczy tam nie ma w ogóle.
W Piśmie Świętym nie ma tego, żeby wrzucić te słoik musztardy do wody i zanurzyć się do wanny i zanurzyć się 3 razy i wyjść zdrowo. Moja żona tak zrobiła i została uzdrowiona. Prawda? Co nie oznacza, że ktoś zostanie tak uzdrowiony jeszcze na świecie kiedykolwiek. On nie wie. A to jej wiara ją uzdrowiła. Wiara w ranę Jesienicy Chrystusa. Prawda? A że metoda była taka, no metody są różne. Tak? Metody są różne.